Niedawno w pytaniu na śniadanie pojawił się gość. Miał świetne informacje, mówił ciekawie, był porywający. Ale niestety pojawił się wraz z nim pewien błąd, który nie dość, że mnie sprowokował, to trochę rozjuszył. W takiej sytuacji odkładasz słuchawkę i wyłączasz emocje, wyłączasz rozsądek. Ponieważ... Zabijesz mnie, jak to powiem, ale muszę. Włączasz! Dobrze, przepraszam. No sorry, z jednej strony mi przykro, ale z drugiej myślę sobie, to są proste sprawy, których wyeliminowanie, mam na myśli błędy, może spowodować, że nie tylko wiedza, jaką dysponujesz, ale i sposób wysławiania się wpłynął na to, że ludzie pomyślą o tobie profesjonalista, fachowiec. Zaczynamy. Jeśli myślicie, że błędy są tylko i wyłącznie domeną kolesi spod budki z piwem, to jak mawiał klasyk, nic bardziej mylnego. Najsłynniejsza Krystyna w Polsce, czyli posłanka Pawłowicz, też robiła błędy. Nawet broniła ich na Facebooku. A chodzi przecież o to, że czasownik wezmę w bezokoliczniku przyjmuje formę wziąć. Zarówno w słowie pisanym, jak i mówionym. I nie ma od tego żadnych wyjątków. Poza tym wbijcie sobie do łbów jedną podstawową rzecz, że nie mówimy wziąć, tylko wziąć. Tak samo nie mówimy braść, tylko mówimy brać. Nie bądźmy Januszami językowymi, bądźmy porządnymi, wspaniałymi Polakami i mówmy wziąć i brać. Kurwa mać! Okej. Okay. Dziękuję bardzo za twoją lekcję, Maćku. Naprawdę, dziękuję bardzo, ale gdybyś już mógł sobie pójść, to by było super. Z punktu widzenia wystąpień publicznych, jednym z najbardziej rażących, wkurzających błędów jest słynne w dniu dzisiejszym. Konferencjer produkuje się na gali, mówiąc: w dniu dzisiejszym spotykamy się, aby uczcić rocznicę XYZ. No jasna cholera. Nie ma czegoś jak w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym to masło maślane, czyli tak zwany pleonazm. Błąd! Mogę się na chwilę, bo kurwa nie szczynie. Jak musisz, to proszę cię bardzo, nie wyżyj. Dzięki. Wytniemy. To jeszcze pospadajmy sobie w dół, stwórzmy utwory, cofnijmy się do tyłu i w ogóle kurwa... Serio myślicie, że używając większej ilości słów jesteście bardziej elokwentni? Nic kurwa bardziej mylnego, jesteście wtedy zwykłymi imbecylami, ale zostańcie ze mną, a zobaczycie, jakie błędy językowe są kompletnie... Halo, wow, zaraz, ty, to nie jest żadne z dupy, to jest Camel Channel, ty jesteś u mnie, nie ja u ciebie. Człowieku, gdzie, możesz się nie rozpędzał, co? A mogę przynajmniej zostać? Nie no, już chcesz, to se zostań, ale wiesz, no jakoś ogarnij się. Podlinkujesz mu mój kanał potem w opisie? Podlinkuję. W ogóle możemy dalej porozmawiać o błędach językowych. Wchodzisz? That's what she said. Wiesz, co to jest półtora? Wiem. Jak podrzesz torę, to jest półtora wtedy. Kiedy mówca publiczny wychodzi i mówi, że przez półtorej roku czekaliśmy na ten sukces. Półtora roku. To co wtedy? To wtedy uderzasz go z całej siły w twarz i mówisz: Łukasz, zwizualizuj sobie, że powiedziałeś inaczej. Od czego zależy, kiedy jest półtora, a od kiedy zależy, kiedy jest półtorej? Wszystko zależy od rodzaju rzeczy. Czy jest to rodzaj żeński, czy rodzaj... Męski. Męski. Czyli czy ma siusiaka, czy ma dziurkę. Dokładnie. Rok ma... Dziurkę. Nie, rok... Ma... Półtora roku. Siusia. Czyli półtora. Czyli półtora roku. Dobrze, jest. Tak, no proszę bardzo. A na przykład miesięcznica... Półtorej miesięcznicy temu. Dokładnie tak. Czy wszystko jest jasne? On półtora... Ona półtorej. Czyli... Dziękuję bardzo. Tu mamy kartki takie, na których nic nie widać stąd z tej odległości, ale myślę, że na tych kartkach jest napisane. Tu jest napisane. Ale gdyby człowiek Warga przykląkł przy kartce, chwytając za pióro i zaczął tam swoje znaki stawiać, to okazałoby się, że tu pisze Dokładnie. Człowiek Warga. Bo zwykle jak klękam, to sięgam po pióro. Kolejna atrakcja, pod wpływem której opadają mi ręce, kiedy patrzę na mówców publicznych. Mi pilot opada, kiedy go włączam. A właśnie. I zaraz chcesz go wyłączyć. Wyłączać. Chcę wyłączać, włączać. Tak chcę zrobić. Jeżeli coś można by było wyłączać,
to do tego służyłby co? Wyłącznik. A nawet włącznik. Włącznik. Czy ktoś z was słyszał o włączniku? Myślę, że mogli słyszeć gdzieś tam w Radomiu. To załóżmy, że poza Radomiem, w całej Polsce, ale i w Radomiu też, jeśli jest włącznik, to coś się włącza. Jeśli jest wyłącznik... To się kurwa wyłącza! Właśnie. Zróbmy problematyczne daty. Jakie? Problematyczne daty. Problem... co kurwa? Problematyczne daty. W którym roku się urodziłeś? W 84, w roku 1984. A gdybyś się urodził, powiedzmy sobie, 20 lat później, to urodziłbyś się? A, chodzi ci, w 2004 bym się urodził wtedy. To dlaczego większość z nas mówi w 2004? Ja ci powiem. Do jasnej cholery! Ale ja ci powiem dlaczego. To wszystko przez ten nakręcany PR-owo millennial bug, który miał być w 2000 roku. W 2000 roku miały się wszystkim spierdolić komputery. I tak się nie stało. A tyle o tym mówiono, że to będzie rok 2000, że potem wszyscy myśleli, że potem będzie 2001. No i takim zostało, a sposób, żeby się z tego wyleczyć, jest bardzo prosty. Alkohol. Też. Uwaga! Gdybym miał się urodzić w roku 2001, to tak samo dobrze mógłbym się urodzić w roku 1971. A się nie urodziłem. Czy to jest jasne? Naprawdę jesteś taki stary. Jak widzicie, od początku trwania tego programu on jest bardzo dosłowny. On nie jest w żadnym cudzysłowie. A już na pewno nie w żadnym cudzysłowiu. Nie pierdolimy się w tańcu, oj nie. To maserak. A wszystko dlatego, że cudzysłów jest jak rów. Coś jest w cudzysłowie. Tak samo jak coś jest w Znaczy, wiesz co, inaczej, to ja podam taki bardziej dosadny przykład. Dobrze. Masz kogoś w dupie, a nie masz kogoś w dupiu. Dokładnie. Dokładnie tak. Chyba, że jesteśmy na zadupiu. Czyli jeszcze raz. Cudzysłów i w cudzysłowie. Dlatego, że nie w dupiu, tylko w cudzysłowie. Dupie. Dziękuję. To chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz szybki kurs językowy. Po inne kursy językowe możecie zgłaszać się osobiście do Tomka i on was, że tak powiem, oralnie uraczy. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, że być może fajniejszą metodą na to, żeby nauczyć się poprawnego wymawiania pewnych rzeczy, będzie poprawianie ludzi, ale na odwrót. Jeżeli ktoś będzie mówił na przykład włączać, choć włączmy coś, to ty go tak szybko poprawiasz. Włączać, tak cicho, tak włączać. I wtedy doprowadzimy i do on, tego, on że świat wybuchnie. A, tak. I on by musiał wtedy coś wziąć. I świat wybuchnie. Wziąć do dupiu. Dobra, to powiedz mi, bo ja już sobie idź, dobrze? Już dziękuję ci bardzo za dzisiaj, fajnie było. I ty idziesz teraz w tamtą czy w tamtą? W tamtę stronę. A, czyli po prawo. Po prawo, lewo. Nie, to czekaj. Teraz jest prawo, lewo? Czy to jest dalej, ten program dalej trwa? Tak. Dobra, więc już poszedł. Jego samochód stoi... Nie po prawo, tylko po prawej, ale później i tak będzie musiał pójść i skręcić na lewo, bo nie po lewo. Jeżeli mówicie tak, jak wam sugeruję, jesteśmy kolegami. Jeżeli nie, to proponuję, żebyście zaczęli. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam na kolejny Kamel Channel.